Benedykt peczko Auto coaching dla każdego. Odnajdź swoje mocne strony i osiągnij zaplanowane cele. Wydawnictwo OnePress czyta Marcin Fugiel. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko! Grafiki, rysunki oraz schematy wspomniane w tekście znajdziesz w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka. Dedykacja. Moim wnukom Mai, Dobromirowi i Jaromirowi. Wprowadzenie. Coaching jest coraz bardziej docenianym systemem rozwiązywania problemów, wyznaczania i realizacji celów oraz wspierania rozwoju w niezliczonych dziedzinach ludzkiej aktywności. Zwykle rozróżnia się coaching osobisty i zawodowy. Ten pierwszy służy podnoszeniu jakości życia, w tym relacji międzyludzkich i ogólnie poszerzaniu kompetencji w dowolnym obszarze. Z kolei coaching zawodowy odnosi się do rozwoju w ramach danej profesji i zwiększania sprawności wykonywania związanych z nią zadań. Definicja coachingu opisuje go jako systematyczny proces współdziałania nastawiony na poszukiwanie rozwiązań i osiąganie rezultatów, w którym coach ułatwia osobie korzystającej z jego pomocy zwiększenie wydajności pracy, samokształcenie, wzbogacanie doświadczeń życiowych i rozwój osobisty. Rozszerzając nieco ten opis, można dopowiedzieć, że coaching jest procesem pomagania jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie najbardziej skuteczny sposób, który równocześnie wydobywa i wzmacnia mocne strony ludzi, ułatwia omijanie wewnętrznych barier i ograniczeń, w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz satysfakcjonujących relacji z innymi. Autokoaching polega na tym, że sami udzielamy sobie wsparcia, korzystając z profesjonalnych narzędzi coachingu, pozwalających dokonać pomocnej analizy i diagnozy sytuacji problemowej, wyznaczyć kierunek pożądanej zmiany oraz podjąć właściwe działania w celu jej realizacji. Każdy z tych etapów wymaga odpowiedniej wiedzy i metod, które zwykle są dalekie od potocznych sposobów radzenia sobie, często prowadzących do frustracji i zniechęcenia. Istnieje wiele szkół coachingu, które preferują odmienne modele teoretyczne i techniki pracy. Jest to między innymi związane z faktem, że na rozwój coachingu wpłynęły zróżnicowane dziedziny wiedzy, nauki stosowane oraz doświadczenia dotyczące podnoszenia wydajności i skuteczności działania, czerpane niekiedy z bardzo odległych dyscyplin. Wspieranie zawodników sportowych, elementy praktycznej psychologii i psychoterapii, neuropsychologii, poradnictwa, edukacji, kreatywności, nauk kognitywnych, praktyk samorozwoju, sposobów zarządzania i innych wszystko to wywarło i nadal wywiera znaczący wpływ na rozwój coachingu. Dlatego można uznać go w dużej mierze za dziedzinę interdyscyplinarną i integracyjną. Jako taki może być łatwo i elastycznie dostosowywany do szerokiego spektrum potrzeb i zmian, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I stąd w dużym stopniu jego rosnąca popularność. Niezależnie jednak od rodzaju coachingu czy odmienności metodologicznej, Istnieje w nim uniwersalny zestaw reguł i narzędzi, który czyni go łatwym w zastosowaniu i równocześnie wysoce skutecznym. Ten wspólny rdzeń w praktyczny sposób definiuje coaching jako taki i odróżnia go od innych form profesjonalnej pomocy. Zadaniem niniejszej książki jest przystępne i praktyczne zapoznanie z tym uniwersalnym kanonem coachingu, aby móc go stosować w celach wsparcia dla siebie i samorozwoju. Książka nie może oczywiście zastąpić pomocy wykwalifikowanych specjalistów, gdy takowa jest niezbędna. Wielokrotnie jednak jesteśmy w stanie pomóc sobie sami, o ile tylko wiemy w jaki sposób. Niestety tej wiedzy powszechnie i dotkliwie brakuje. Jest to wynikiem dominujących w naszej cywilizacji priorytetów i preferencji oraz odpowiadającego im charakteru edukacji, jaką przechodzimy od poziomów podstawowych po szkolnictwo wyższe, po dyplomowe. Szkolenia specjalistyczne i tym podobne. Oferowane na rynku praktyczne kursy, warsztaty, czasem studia podyplomowe, choć potrzebne i wartościowe, nie są w stanie wypełnić tej luki, która powiększa się od najmłodszych lat aż po dorosłe życie i aktywność zawodową. Dziedzictwo jaskiniowców. Ludziom, którzy ofiarowali nam świat w zamian za nasz umysł. Geniuszom, którzy w ciągu wieków obdarzali nas niezliczonymi wynalazkami i ulepszeniami, oraz płynącą z nich potęgą. Nieświadomi ceny, jaką przyjdzie za to zapłacić, zawsze przychodziliśmy po więcej. James Burke, Robert Ornstein. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której wiedza i środki techniczne Sprawiają, że fantastyka naukowa w rosnącym tempie zamienia się w codzienną realność, a równocześnie rozwój kompetencji niezbędnych do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie te przemiany przed nami piętrzą, pozostaje daleko w tyle lub nawet stoi w miejscu. Dzieje się tak, mimo że już od lat 50. ubiegłego wieku psychologia i dziedziny pokrewne upowszechniły wiele odkryć i metod pomocnych dla każdego. Nie tylko służących rozwiązywaniu problemów, ale także rozwijaniu samoświadomości i samopoznania, podnoszeniu jakości życia w wielorakich jego wymiarach. To tam sięgają swoimi korzeniami psychologia pozytywna i wiedza na temat pozytywnych interwencji psychologicznych, z których obficie czerpie coaching jako system przekładający tę wiedzę na praktykę wspierania rozwoju jednostek, grup, zespołów, organizacji i społeczności. Podstawowa trudność, na jaką napotyka współczesny człowiek, to brak czasu, sił i często środków, by w pełni korzystać z oferty dostępnej na rynku coachingu, szkoleń itd. Większość osób aktywnych zawodowo jest tak bardzo zaabsorbowana wymaganiami, jakie stawia im praca, że gdy doda się do tego jeszcze obowiązki rodzinne i niezbędny czas na wypoczynek, choć tu już często go brakuje, to w wielu wypadkach nie ma szansy choćby na zapoznanie się z dostępnymi na rynku formami wsparcia, nie mówiąc już o regularnym uczestniczeniu np. w coachingu, grupach rozwoju osobistego, warsztatach samodoskonalenia i tym podobnych. I znowu paradoks współczesne technologie miały ułatwić i przyspieszyć wykonywanie codziennych zadań, dzięki czemu mieliśmy mieć więcej przestrzeni na inne sprawy. Tymczasem, choć owo ułatwienie i przyspieszenie rzeczywiście nastąpiło, to wolnego czasu wręcz ubyło. Okazało się, że skoro możemy szybciej dokonywać obliczeń, wymieniać korespondencje, przygotowywać oferty, materiały i dokumenty, opracowywać projekty i robić to praktycznie w dowolnym miejscu, to równocześnie można wykonywać w tej samej jednostce czasu wielokrotnie więcej zadań niż kiedyś. A nawet jeśli nie można, to wręcz trzeba, bo jeśli nie, to konkurencja nas wyprzedzi. Szczury po prostu dostały nowe możliwości pozwalające im przyspieszyć wyścig. Często mówi się, że technologia rozwiązała wiele problemów, zapominając, że to ludzie tworzą i rozwiązują problemy, używając do tego między innymi technologii, o ile zostanie ona właściwie zastosowana, Dokonało się więc niewyobrażalne dla naszych przodków przyspieszenie oraz spiętrzenie zadań i obciążeń. Rzecz w tym, że choć postęp cywilizacyjny całkowicie zmienił warunki ludzkiego życia, to system nerwowy i zasady jego funkcjonowania pozostały takie same jak u mieszkańców jaskiń z epoki kamienia. Zdolność przetwarzania informacji przez świadomy umysł jest tak samo ograniczona jak wtedy, a wiele wyborów, decyzji i reakcji jest dokonywanych nieświadomie. Nadal też często biorą górę najstarsze ewolucyjne części mózgu, zwane gadzim mózgiem, odpowiedzialne za reakcje agresji, dominacji i eliminacji osobników postrzeganych jako rywale bądź przeszkody. Nie zmienił się również mechanizm reakcji na stres, który, niezależnie od tego, czy spotykamy się z fizycznym zagrożeniem, czy otrzymujemy ocenę okresową w pracy, walczymy o kontrakt, czy borykamy się ze spłatą kredytu zmienia fizjologię zgodnie z reakcją walcz albo uciekaj. Tyle, że obecnie w większości przypadków fizyczna walka czy ucieczka nie są możliwe ani nawet potrzebne, a często byłyby wręcz zgubne. Niezmieniony pozostał również automatyzm koncentrowania się na potencjalnych zagrożeniach i martwienia się z powodu tego, co może się nie udać albo być niebezpieczne. Dla naszych przodków był on niezbędny do przetrwania, gdy za każdym krzakiem mógł się czaić drapieżnik, mogło nie starczyć pożywienia czy ubrania, a gniew Bogów przybierał często niewytłumaczalne i przerażające formy, na przykład kataklizmy. Obecnie, chociaż w świecie cywilizowanym po większości dawnych zagrożeń pozostało jedynie wspomnienie, mózg nadal zachowuje się tak, jakby od tysięcy lat nic się w tym względzie nie zmieniło. Z psychologicznego punktu widzenia pozostaliśmy więc w dużym stopniu jaskiniowcami, tyle że teraz mamy do dyspozycji zaawansowaną technikę, liczne gadżety i zamiast z grubsza wyprawionych skór nosimy markowe ubrania. Grafika pierwsza w materiałach dodatkowych. Mamy też współczesne teorie zamiast dawnych wierzeń, co zwykle nie przekłada się jednak na praktyczne umiejętności radzenia sobie z dzisiejszymi wyzwaniami. W tym także, a może nawet przede wszystkim psychologicznymi. Co więcej, ludzie tworzą niezliczone wersje zagrożeń w swojej wyobraźni, nawet jeśli nie ma po temu realnych podstaw. Wybiegają myślami w przyszłość, przewidują, tworzą scenariusze, projektują swoje obawy na nadchodzące dni, miesiące, lata. W ten sposób wyświetlają w swoim umyśle filmy, często ze ścieżką dźwiękową i rozmaitymi efektami specjalnymi. Zdolność przewidywania jest wielkim darem, ale może też stać się przekleństwem. Jeśli wyznaczamy cel i analizujemy ścieżkę działań, które mają nas do niego doprowadzić, to jest to jak najbardziej potrzebne i wspierające. Ale jeśli tworzymy w umyśle dramaty, dreszczowce, a nawet horrory na temat swojej przyszłości, z konieczności wpływa to również na nastrój, emocje, poziom motywacji i mobilizacji do działania, jakość funkcjonowania w dzień oraz jakość snu w nocy. A potem ta fala rozchodzi się jeszcze dalej na różne aspekty życia, ze zdrowiem włącznie. I znowu mamy tu do czynienia z niedoskonałością ewolucji. Nie wykształciła ona bowiem odpowiedniego mechanizmu, który pozwoliłby naszemu organizmowi adekwatnie odróżnić fizyczną realność od wyobrażeń na jej temat. W efekcie ciało i jego fizjologia reagują tak samo na fizycznie wydarzającą się, jak też tylko wyobrażoną sobie sytuację. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ ludzie poznają świat za pośrednictwem zmysłowych reprezentacji, które tworzą ich umysły. A te reprezentacje to obrazy, dźwięki, odczucia cielesne, zapachy, smaki oraz ich niezliczone kombinacje. Gdy myślimy o czymkolwiek, używamy dokładnie tego samego budulca, mieszaniny obrazów, dźwięków itd. Jeśli ów mentalny budulec jest taki sam w przypadku dokonywanych obserwacji jak podczas fantazjowania, planowania czy przewidywania, to zrozumiałe, że organizm reaguje tak samo w obu tych sytuacjach. Zmysłowe reprezentacje, czy to związane z sytuacją, w której aktualnie uczestniczymy, czy przywoływane w pamięci, czy też tylko tworzone przez fantazję, przyciskają te same guziki w naszej fizjologii, które następnie uruchamiają jej tak samo realne reakcje. To dlatego wystarczy pomyśleć o cytrynie wyciskanej na język, aby ślinianki zareagowały zwiększoną produkcją śliny. Wystarczy tylko utrzymać w umyśle wyobrażenie o czymś nieprzyjemnym, zagrożenie, niepowodzenie, strata i tym podobne, aby aktywować korę nadnerczy do zwiększonej produkcji noradrenaliny oraz kortyzolu, hormonów stresu. Dalsze konsekwencje są o wiele poważniejsze niż ślinienie się na myśl o cytrynie. Zwiększone ciśnienie krwi i wydzielanie glukozy, spowolnienie procesów trawiennych i regeneracyjnych, reakcji immunologicznych, zwiększone napięcie mięśni szkieletowych i nasilona ogólna mobilizacja stan alarmowy. Jak zatem ma odpoczywać po pracy ktoś, kto rozpamiętuje w domu przykre zdarzenia z pracy albo tworzy czarne scenariusze na temat tego, co może się wydarzyć jutro? Na szczęście w tym mechanizmie kryje się olbrzymi pozytywny potencjał. Bo skoro wpływ umysłu na stan wewnętrzny człowieka, jego zachowania i zmiany fizjologiczne jest tak duży, to można ten fenomen świadomie spożytkować. Są do tego tylko potrzebne odpowiednie umiejętności. Jak twarde są umiejętności miękkie? Popularnie mówi się o umiejętnościach miękkich w przeciwieństwie do twardych, dotyczących ekonomii, zarządzania, finansów, prawa itd. Miękkie odnoszą się z grubsza do sfery psychologii i oznaczają umiejętności porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, motywowania, podejmowania decyzji, zarządzania emocjami i wiele innych. Zapewne w sposób niezamierzony pojęcie miękkie sugeruje słabsze, mniej ważne czy drugorzędne. Z kolei twarde kojarzy się z siłą, konkretem, realnością. Efektem jest deprecjonowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów emocjonalnych, pokonywania wewnętrznych zahamowań i ograniczeń, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, zachowywania równowagi między pracą a życiem osobistym i tym podobne. A to utrudnia lub nawet blokuje dalszy rozwój jednostki, nie mówiąc o cieszeniu się w pełni swoimi osiągnięciami i w ogóle życiem. Coaching pomaga między innymi bardziej docenić, rozwinąć i spożytkować w praktyce te umiejętności, które, choć zwane miękkimi, są tak samo twarde i niezbędne jak wszystkie pozostałe. Dostarcza odpowiednich ram i pojęć, pozwalających zrozumieć proces wprowadzania pożądanych zmian, co konkretnie się na niego składa, a także jak najlepiej go przygotować i osiągnąć. Ze względu na ograniczenia czasowe i organizacyjne, a równocześnie pilne potrzeby, niezależnie od wsparcia czerpanego z zewnątrz, nie mamy wyboru sami potrzebujemy stać się kołczami dla siebie. Jak czytać tę książkę? Ponieważ jest ona zbiorem praktycznych wskazówek i metod do samodzielnego zastosowania, potrzebne jest ich wstępne przećwiczenie, by przenieść treść z poziomu głowy do sfery działania. W ten sposób gromadzi się niezbędne doświadczenia referencyjne, jak je określa Robert Dilts, jeden z autorów najbardziej zasłużonych dla rozwoju coachingu. Doświadczenie referencyjne to takie, które tworzy ramy odniesienia. Dzięki nim zaś przyswajane informacje i instrukcje przestają być jedynie abstrakcyjne, lecz stają się powiązane z pogłębionym wglądem, przekładają się na odczucia i działania, nabierają praktycznego charakteru. To z kolei pozwala nam powiedzieć nie tylko rozumiem, ale także wiem i czuję. Dlatego studiowanie niniejszej książki i rozwijanie sztuki autocoachingu ma sens wtedy, gdy kolejno wykonuje się opisane w niej ćwiczenia, i to najlepiej wielokrotnie. Powtarzanie to najpowszechniejszy sposób uczenia się nowych umiejętności, który prowadzi do utrwalania się nowych połączeń w sieciach neuronów. Stąd powiedzenie, trening czyni mistrza. Warto więc pamiętać, że o mistrzostwie nie decyduje sama tylko ilość przeczytanych czy nawet przedyskutowanych dzieł naukowych albo poradników, tylko ilość praktyki przeplatanej pomocnymi lekturami. Powiada się, że najłatwiej pozbyć się dawnych, przeszkadzających nawyków, zamieniając je na nowe, bardziej użyteczne. Do wprowadzenia tej zmiany nie wystarczy jednak dowiedzieć się, jak coś zrobić i na tym poprzestać. Kiedy wykonujesz ćwiczenia opisane w tej książce, koniecznie zapisuj swoje myśli, uczucia, doświadczenia itd. Najlepiej zaopatrzyć się w notatnik przeznaczony specjalnie do tego celu. Jeśli nie ma go pod ręką, wykonuj notatki na czymkolwiek, by później przenieść je do notatnika. Pamiętaj, że wspomnienia, pomysły, skojarzenia, przebłyski zrozumienia, wglądy, intuicje i im podobne często pojawiają się tylko na chwilę. Bywają ulotne jak sny, dlatego zalecane jest ich utrwalanie w formie pisemnej. Korzyści wynikające z pisania w ramach autocoachingu są wielorakie. Porządkowanie w ten sposób swoich myśli i nadanie im bardziej przejrzystej struktury. Precyzowanie swoich idei, wglądów, pomysłów i wniosków. Rozbijanie adekwatnej ekspresji werbalnej, swoich emocji, nastrojów i doznań. Podnoszenie stopnia samoświadomości w obszarach myśli, uczuć, potrzeb, dążeń i wielu innych. Konstruktywne i połączone z wglądem odreagowanie napięcia, trudnych emocji i tłumionych treści, łatwiejsze zapamiętywanie i przyswajanie nowych informacji zawartych w książce, wzmocnione doświadczenie proponowanych metod, zwiększanie kontroli nad swoimi procesami wewnętrznymi. Budowanie pomostu między odmiennymi sposobami poznawania werbalnego i niewerbalnego. Pomoc w formułowaniu problemów i znajdowaniu rozwiązań. To całkiem sporo korzyści wynikających z pisania, a wszystkie łącznie dają one znaczący efekt także terapeutyczny. Do swoich zapisków możesz dołączać rysunki, symbole, piktogramy, zdjęcia i tym podobne. W ten sposób dodatkowo i jeszcze intensywniej angażujesz w proces autokoachingu niedominującą półkulę mózgu oraz jej twórczy potencjał, wolny od ograniczeń i stereotypów językowych. Poza tym rysunek uchyla drzwi do nieświadomości i ukazuje kwestie, których często nie da się wyrazić słowami. Kolejne wpisy w notatniku oznaczaj odpowiednią datą, co pozwoli Ci później zobaczyć, jak proces Twojej wewnętrznej pracy przebiegał w poszczególnych okresach czasu, a także jakie jest tempo, kierunek i zasięg transformacji prowadzącej Cię do stanu pożądanego. Możesz wtedy pełniej widzieć proces swoich przemian i docenić, ile już zrobiłeś, zrobiłaś dla siebie w tym względzie. Po pewnym czasie łatwo odkryć, że to, co kiedyś było problemem, Teraz może się wydawać niewiele znaczącą błahostką, a cel, na którym kiedyś ci zależało, stracił na swojej aktualności, ponieważ obecnie coś innego stało się dla ciebie ważne. Trudno to wszystko ogarnąć świadomemu umysłowi, dlatego potrzebujesz wspomnianych zapisków. W kolejnych rozdziałach znajdują się odniesienia do opisów przypadków i przykładów zaczerpniętych z prowadzonej przeze mnie psychoterapii i coachingu. Coaching i psychoterapia to dwie odmienne dziedziny, jednak obie mogą inicjować pokrewne procesy zmian. Obie posługują się często podobnymi metodami, bywa nawet, że takimi samymi, tylko osadzonymi w odmiennym kontekście. Psychoterapia, choć adresowana pierwotnie do ludzi cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia, zachowania, nastroju, relacji interpersonalnych i tym podobnych, w poszczególnych przypadkach może pełnić także funkcje bardziej rozwojowe. I związane z samodoskonaleniem. Coaching z założenia jest przeznaczony dla osób, które funkcjonują wystarczająco dobrze, ale chcą robić to jeszcze lepiej. Czasami jednak granice między tymi dwoma dziedzinami stają się bardziej płynne. Nieraz zdarzało mi się rozpoczynać psychoterapię, a później okazywało się, że korzystająca z niej osoba w istocie potrzebuje coachingu. I odwrotnie, bywało, że rozpoczęty coaching przeradzał się w psychoterapię, gdy odsłaniały się bardziej złożone problemy uniemożliwiające realizację celów coachingu stawianych sobie przez klienta. Takie przejście od jednej do drugiej formy wsparcia wymaga oczywiście odpowiedniego uzgodnienia i ustalenia na nowo zasad współpracy oraz ról, w jakich wtedy występujemy. Tak czy inaczej, czerpanie przykładów z praktyki pomagania innym dostarcza pomocnych ilustracji dotyczących sposobu stosowania poszczególnych metod oraz przebiegu procesu zmiany, który dokonuje się także w ramach autocoachingu. Łatwiej pokazać sposób działania zalecanych reguł, wskazówek i instrukcji, gdy są one umieszczone w kontekście interakcji między osobą udzielającą wsparcia i osobą z niego korzystającą. Łatwiej również na tej podstawie zbudować sobie plastyczną reprezentację poznawczą opisywanych aspektów auto coachingu, kiedy taki przypadek dostarcza pewnej fabuły, dynamiki interakcji, dialogów i tym podobne. Wszystkie te elementy pomagają pełniej zrozumieć i następnie uwewnętrznić rolę klienta i równocześnie udzielającego mu wsparcia coacha, a także wzorce komunikowania się z samym czy z samą sobą. Rozdział pierwszy. Potęga założeń. Żyjemy wewnątrz kokonu swoich założeń. Im lepiej rozumiemy naturę kokonu i im wyraźniej widzimy, że to my sami go stworzyliśmy, tym bardziej stajemy się od niego wolni. W ten sposób z małej larwy stajemy się cudownym motylem. Jak pięknie. James Low, psychoterapeuta szkocki. Zacznijmy od podstaw, od rozpoznania, na czym polegają różnice między pomocnymi założeniami, na jakich opiera się coaching, a ograniczającymi, które często dominują w myśleniu potocznym. Jeśli próbujemy zrozumieć jakąkolwiek sytuację, podjąć decyzję czy działanie, nieodzowne jest przyjęcie pewnych wstępnych założeń, które niejako stają się naszymi aksjomatami. Aksjomatów się nie dowodzi, lecz w oparciu o nie weryfikuje się wszystko inne. To na ich podstawie dokonujemy ocen i porównań, coś przyjmujemy lub odrzucamy, akceptujemy jako do tych założeń aksjomatów pasujące lub negujemy jako z nimi niezgodne. Choć pojęcie aksjomatu wywodzi się z matematyki i logiki, to później rozszerzono jego znaczenie także na każdy pogląd czy twierdzenie, które przyjmuje się za oczywiste. Tak rozumiane pojęcie zbliża aksjomat do definicji dogmatu jako stwierdzenia przyjmowanego za pewne i prawdziwe jedynie na mocy autorytetu osoby, która je wygłasza. Warto dodać, że ów autorytet może mieć charakter zewnętrzny inna osoba lub instytucja ale także wewnętrzny własne utrwalone przeświadczenie. Założenia, jakie przyjmujemy na temat siebie samych, innych ludzi, swoich możliwości, ograniczeń itd tworzą fundament, na którym opierają się filozofia życiowa, obraz siebie i świata oraz reguły postępowania. Większość takich założeń ma charakter nieświadomy. Przypominają one ukryte programy umysłu, które przesądzają o rozmiarach i charakterze magicznego kręgu, jaki wokół siebie zakreślamy, a przez to ostatecznie o stylu i jakości życia. Ten magiczny krąg wyznacza to, co w naszym mniemaniu jest dla nas możliwe, a co nie. I czego absolutnie nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Sposób jego działania dobrze ilustruje przypadek niedźwiedzi cyrkowych. Niedźwiedzie pracujące w wędrownych cyrkach zwykle przetrzymywano w okrągłych klatkach o stosunkowo niewielkiej powierzchni, co było podyktowane koniecznością ograniczania objętości transportowanego sprzętu. Przebywające w nich niedźwiedzie godzinami chodziły w kółko po największej możliwej średnicy, prawie ocierając się bokami o klatkę. I tak to trwało latami. Te niedźwiedzie, które z racji wieku lub zdrowia nie mogły już uczestniczyć w pokazach, przekazywano zwykle do ogrodów zoologicznych. Tam miały do dyspozycji odpowiednio duże wybiegi, na których były dla nich dostępne skałki, kłody drewna, zbiorniki wodne i inne atrakcje, zupełnie nieznane w warunkach cyrkowych. Nowi opiekunowie spodziewali się, że ich czworonożni podopieczni wreszcie będą mogli swobodnie korzystać z tych wszystkich luksusów. Zaskoczyło ich jednak, gdy się okazało, że niedźwiedzie po wypuszczeniu na wybieg kontynuują swój spacer po okręgu o dokładnie takiej samej średnicy, jaką miały ich dawne klatki. Po krótkim czasie wydeptywały na swoim dużym wybiegu krąg wielkości, do której latami były przyzwyczajone i poruszały się tylko po nim. Trzeba było czasu, żeby emerytowane niedźwiedzie zaczęły korzystać z nowych warunków i możliwości, co stopniowo się udawało, lecz wymagało wiele cierpliwości, delikatności i zrozumienia, by zaoszczędzić zwierzętom szoku wolności. Założenia są jak soczewki, trwale nałożone na oczy, przez które patrzymy na świat i które w typowy dla siebie sposób formują jego obraz. Dzieje się to automatycznie i mimowolnie, ponieważ, jak trafnie stwierdził Anthony Demello, możemy kontrolować wszystko, co sobie uświadamiamy. To, czego nie jesteśmy świadomi, kontroluje nas. Założenia sprzyjające pozytywnej zmianie Założenia, na jakich opiera się coaching, są celowo tak dobrane, by wydobywać nas z ograniczeń i otwierać możliwości. Pozwala to na zmianę starych, zniekształcających soczewek na nowe dające nam możliwość odkrycia wcześniej niewidocznych horyzontów. Oto najważniejsze z nich. 1. Tak zwany nierozwiązywalny problem wydaje się taki, ponieważ został sformułowany w sposób, który tworzy wrażenie nierozwiązywalności. Opisano go z ograniczonej perspektywy, przesłaniającej alternatywne punkty widzenia i dostępne dla nich możliwości. W efekcie utrwala się stereotypowa ocena problemu i sposób myślenia blokujący znalezienie rozwiązania. 2. Odpowiednia zmiana perspektywy i przeformułowanie pozwalają zamienić problem pozornie nierozwiązywalny na możliwy do rozwiązania. Wspomniane zmiany perspektywy i przeformułowania można kontynuować do skutku. Pomocne jest nastawienie, że znalezienie właściwej perspektywy i opisu problemu to tylko kwestia czasu. Jeśli w głowie pojawia się pustka i odczuwamy efekt dotarcia do ściany, najbardziej szalone pomysły, przekroczenie dotychczasowych konwencji w myśleniu o problemie, pozwolenie sobie na to, co absurdalne, nielogiczne, a nawet bulwersujące czy szokujące, to wszystko zwiększa szansę znalezienia rozwiązania. 3. Problemy można i warto zamieniać na cele. Myślenie w kategoriach celu wyprowadza ze stanu zahipnotyzowania przez dotychczasowe skupienie na problemie i ukierunkowuje ludzkie dążenia na stan pożądany. Skupienie na dobrze sformułowanym celu zwiększa jego atrakcyjność i motywację do zmian potrzebnych do jego realizacji. Zamiast bezproduktywnego myślenia, typu, dlaczego mnie to spotyka, problem. Lepiej przejść do konkretów związanych z realizacją celu. 4. Każdy posiada wewnętrzne zasoby potrzebne do rozwiązania swoich problemów i realizacji celów, lub może te zasoby w sobie rozwinąć. Posiadamy znacznie więcej mocnych stron niż sobie uświadamiamy. Duża część doświadczeń i lekcji życiowych czeka na ich spożytkowanie w praktyce. Utrzymywanie skupienia na wewnętrznych zasobach wzmacnia je i pomnaża. 5. Każda sytuacja, trudność, wyzwanie mają pewien pozytywny aspekt. Choć opłacone wysoką ceną, podtrzymywanie problemu może służyć realizacji jakiejś ukrytej pozytywnej intencji. Nawet różnego rodzaju objawy i dolegliwości mogą dostarczać jakichś wtórnych korzyści. Dlatego podjęcie próby zmiany sytuacji powinno być poprzedzone uświadomieniem sobie owych pozytywnych intencji i wtórnych korzyści związanych z danym problemem. Ćwiczenie pierwsze. Zidentyfikuj swoje założenia. Celem tego ćwiczenia jest rzucić nieco więcej światła na sferę, która zwykle pozostaje w cieniu nieświadomości. Odsłanianie założeń leżących u podstaw sposobu patrzenia na siebie i świat dookoła może być źródłem zrozumienia swojej sytuacji, ukrytych wcześniej mentalnych ograniczeń, ale także czekających na wykorzystanie możliwości. Może pokazać kierunki zmian, dzięki którym nasze życie stanie się bardziej satysfakcjonujące. Etapy ćwiczenia: 1. Przygotuj kartkę papieru lub notatnik przeznaczony specjalnie do wykonywania ćwiczeń opisanych w tej książce, i ewentualnie pokrewnych. 2. Wypisz różne obszary Twojego życia, skupiając się zwłaszcza na tych, w których mierzysz się ze szczególnie istotnymi wyzwaniami, ograniczeniami czy trudnościami. Mogą to być na przykład relacje rodzinne, relacje z przełożonymi, relacje ze współpracownikami, relacje sąsiedzkie. Związek partnerski, Twoje zdrowie, Twoje kompetencje, stosunek do samego lub samej siebie. Inne, które uważasz za ważne. 3. Kolejno poświęć uwagę każdej z następujących kategorii. Zatrzymując się na konkretnym aspekcie swojego życia, zadaj sobie pytanie: jakie są moje założenia na ten temat? Daj sobie chwilę na sformułowanie odpowiedzi lub po prostu zachowaj stan umysłu otwarty na skojarzenia, które mogą się pojawić. Wyłącz przy tym wewnętrzną cenzurę i nadmiernie analityczny, racjonalistyczny sposób myślenia. Pozwól sobie na nawet najbardziej szalone i irracjonalne sformułowania. Nie odrzucaj i nie blokuj tych wewnętrznych podpowiedzi, których nie chciałbyś, nie chciałabyś otrzymać, a które jednak się narzucają. Także wtedy, gdy twój logiczny umysł ocenia je jako bez sensu. 4. Zapisuj każde skojarzenie i każde sformułowanie, jakie się pojawia w Twoim umyśle. 5. Przy każdym zapisanym założeniu, odpowiedz sobie, najlepiej pisemnie, na następujące pytania. Jak stare jest to przeświadczenie, kiedy pojawiło się ono u mnie po raz pierwszy w życiu? Co się wtedy wydarzyło? Czy to mój własny wniosek? Czy ktoś mi przekazał taki sposób myślenia? W jaki sposób, jakimi decyzjami i działaniami podtrzymuję i utrwalam to założenie? Jakie konsekwencje wynikały dla mnie jak dotąd z posiadania takiego założenia? Jak wpływało ono na jakość mojego życia i funkcjonowania? Czy to założenie mnie wspiera? Czy jest dla mnie korzystne? Jeśli korzystne, to jak mogę je spożytkować jeszcze bardziej w różnych sferach życia? Jeśli niekorzystne, to jakim założeniem czy przekonaniem chciałbym, chciałabym je zastąpić? Jakie działania podejmę, by anulować to dawne założenie i zastąpić je nowym? Jakie jeszcze inne pytania mogą być dla mnie pomocne w tym względzie, a których jeszcze sobie nie zadałem, nie zadałam? Możesz wykonać to ćwiczenie w czasie jednej sesji autokoachingu lub w wielu podejściach. Możesz także powracać do niego ile razy zechcesz. Uruchamia ono wewnętrzny tryb poszukiwania, który czasem obejmuje dłuższy czas, a odpowiedzi mogą przychodzić z pewnym opóźnieniem. Nieświadomy umysł pracuje we własnym rytmie i tempie, na jawie i we śnie. Kiedykolwiek pojawią się odpowiedzi i wglądy, zapisuj je. Rysuj, maluj i tym podobne najszybciej jak się da. W miarę wykonywania tego typu ćwiczeń współpraca między świadomym i nieświadomym umysłem przebiega coraz sprawniej, coraz bardziej płynnie i naturalnie. Również w tym względzie trening czyni mistrza. W następnych rozdziałach przyjrzymy się nieco bliżej podstawowym założeniom leżącym u podstaw coachingu. Łatwo zauważyć przy tym, że nie są one tylko postulatami, lecz przyjęte choćby na próbę powodują liczne następstwa w zakresie sposobów myślenia oceny sytuacji, przyjmowanych postaw, co w konsekwencji zmienia zachowania i prowadzi do nowych rezultatów.